sankcje to jest kpina, one wcale nie zatrzymają Rosji ani Putina, wcale nie zatrzymają praktycznie agresji rosyjskiej na Ukrainę. No właśnie, dzisiaj porozmawiam sobie na temat sankcji, czy te sankcje ekonomiczne są skuteczne, czy też nie, bo tak mówię na początku, wiele osób krytykuje te sankcje, że albo są zbyt delikatne, albo jest ich za, tak naprawdę za mało, że tutaj trzeba po prostu, potrzebne są czyny, a więc wojska, żołnierzy, sprzęt wojskowy, a nie sankcje. Co może zrobić w tej sprawie praktycznie świat, Unia Europejska, także Reszta krajów na świecie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, no to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, sankcje. Czy rzeczywiście sankcje ekonomiczne są w stanie zatrzymać Rosję, są w stanie zatrzymać tutaj Putina. Od razu trzeba powiedzieć, jakby wytłumaczyć całą sytuację, że świat e, może oczywiście wysłać sprzęt wojskowy, może wysłać żołnierzy. Tylko problem jest wtedy taki, że wtedy Ukraina może być doszczętnie zniszczona. Będzie wtedy Ukraina jednym wielkim poligonem. To co miało miejsce jeśli chodzi o Syrię, więc Syria była poligonem praktycznie do walk pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast y, y, tutaj też sytuacja jest taka, że jak świat się zaangażuje praktycznie w ten konflikt w sensie wysłania żołnierzy, to może się okazać, że praktycznie Ukraina zejdzie na dalszy plan i doj dojdzie do konfliktu pomiędzy Rosją a NATO. I wtedy no, cały świat byłby w niebezpieczeństwie, tak? Byłyby na przykład te kraje europejskie, Stany Zjednoczone czy na przykład Turcja. I tutaj są pewne obawy. Natomiast czy rzeczywiście sankcje są dzisiaj skuteczne? Są one dotkliwe? No bo z jednej strony mamy przywódców, polityków, którzy mówią sankcje, tak? Widzimy, czy znaczy słyszymy sankcje, a z drugiej strony widzimy rozlew krwi, biedne praktycznie dzieci, poszkodowane, ludzi, którzy umierają, tak? Dzieci, które po prostu chowają się w mecze i tak dalej. No więc tutaj też dużo dyskutowało się na temat tych sankcji ekonomicznych. Tego SWIFT-u, tak, który wielokrotnie był powtarzany i mówiono praktycznie o nim. No więc sankcje ekonomiczne mają tak naprawdę odciąć tutaj Rosję od finansów, tak, mają spowodować, że będą mieć po prostu mniej pieniędzy, że tutaj banki będą zduszone, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Ale trzeba pamiętać jedną rzecz, że Putin, jeżeli po prostu rozpoczął tą wojnę, to na pewno do tej wojny przygotowywał się od lat. To nie jest sytuacja, która nastąpiła z dnia na dzień. Był przygotowany na to finansowo. Zresztą yy, trzeba powiedzieć sobie wprost, nie ma co okłamywać rzeczywistości, że Europa niejako dała, może nie zielone światło, ale żółte światło, na to, żeby właśnie po prostu Rosja rozpoczęła działania militarne, poprzez to, że właśnie Europa się uzależniła, od dostaw gazu z Rosji. Słyszałem gdzieś taką po prostu informację, że podobno rocznie praktycznie Rosja zarabia na samej dostawie gazu 120 miliardów dolarów. 120 miliardów dolarów, czyli około pół biliona złotych praktycznie, tak, czyli kilkaset miliardów złotych rocznie Rosja zarabia na dostawie gazu do Europy, a na węglu tam kilka miliardów, chyba 10 czy, czy po prostu, czy 5 miliardów dolarów. Tak w każdym razie, no widać, jest zdecydowana różnica jest. No i przez te wszystkie lata te państwa europejskie nie potrafiły wypracować sobie niezależności, uzależniły się praktycznie jeśli chodzi o Rosję od gazu i w ten sposób napełniały kieszeń Rosji, za co praktycznie Rosja może prowadzić działania militarne. Tak samo na przykład Niemcy, jak ten Olaf Scholz, tak, Hans też Niemiec, jak on jak było na początku, była informacja na temat Nord Stream 2, żeby to po prostu przeciąć, żeby nie kupować gazu. Oczywiście on tak, tak, no, bo musi po prostu powiedzieć jakby dla społeczności międzynarodowej, że oni nie będą Kupować gazu, ale już tak mu to przechodziło ciężko przez usta. Ojej, ojej. A dlaczego? Bo po prostu, bo gaz, jeśli chodzi o Niemcy, praktycznie gaz rosyjski dociera do 70% domostw, jeśli chodzi o Niemcy. Wyobraźcie sobie, tak, na przykład w Polsce byśmy mieli taką sytuację, tak, nas jest ile tam 36,5 miliona, czy 38 milionów ludzi, no to prawie 30 milionów ludzi miałby gaz praktycznie z na przykład Rosji. No wiadomo, tam inna, inna struktura demograficzna, Graficzna, czy ludności, jeśli chodzi o Niemcy, no ale to pokazuje dużą przewagę tak, jeśli chodzi o dostawy do konsumentów. No ale to jest problem, że praktycznie Niemcy nie pracowali sobie albo na przykład zewnętrznych dostaw, albo dostaw, albo na przykład zasilania alternatywnego i tak dalej, tak? Natomiast właśnie sankcje mogą rzeczywiście być dokuczliwe, tylko problem jest tego typu, że one zaczną działać po jakimś czasie, po kilku tygodniach, po miesiącu. A przez miesiąc czasu to Rosja stanie praktycznie całkowicie zniszczyć tutaj Ukrainę z całym szacunkiem do odwagi, praktycznie braterstwa tutaj Ukraińców, tego nie im nie zabiera, no a nie ma co się oszukiwać, że Rosja jest silniejsza, potężniejsza e, i jest w stanie praktycznie tutaj zdławić, zniszczyć tutaj Ukrainę przez miesiąc czasu, całkowicie e, tutaj ją po prostu no, wykończyć. I to jest po, właśnie problem. Tak samo tutaj to, co wielokrotnie mówiłem na moim kanale, nawet w kontekście właśnie pandemii, koronawirusa, Unia Europejska musi się zebrać w szczytach Brukseli i tak dalej, zanim po prostu podejmą decyzję. Teraz słyszałem, że właśnie chcą prowadzić ten SWIFT, że ten SWIFT po prostu będzie prowadzony na dniach, że na początku blokowa go kilka krajów Węgry Włochy tak że Cypr potem się okazało że Węgry nie blokują tego Włochy też nie Cypr też nie że można to praktycznie wprowadzić tak no więc e, sankcje ekonomiczne ok, natomiast tutaj też po prostu inne państwa muszą wspierać Ukrainę w tych działaniach e, tak, militarnych, czy poprzez, poprzez wysyłanie sprzętu wojskowego i tak dalej. No niestety, ale Ukraińcy muszą się bronić, jakby własnym, jeśli chodzi o liczbę ludności, e, tak? Natomiast tutaj jedynie co to po prostu świat może dostarczyć sprzęt wojskowy. Chociaż na początku były takie informacje, że na przykład Niemcy wyślą 5000 hełmów do, do, na, na Ukrainę, tak? E, zresztą tam jest. Chyba jeżeli się mówi poprawnie, to powinno się mówić w Ukrainie, a nie na Ukrainie, bo na Ukrainie to jest takie po prostu jakby stwierdzenie, że Ukraina dalej była pod butem rosyjskim, no ale chyba tutaj językowo to jest po prostu bardziej prawidłowo, że na Ukrainie. Mniejsza z tym, że na Ukrainie czy w Ukrainie. Nie będę się tutaj bawił profesora Miotka. Pozdrawiam profesora i jeżeli ogląda mój film. Natomiast rzeczywiście, praktycznie tutaj tak, te sankcje zaczną działać dopiero po jakimś czasie, a ludność cywilna, żołnierze do tego czasu będą ginąć, będą po prostu tutaj umierać. To jest najbardziej przerażająca sprawa. No i też świat nie ma za dużo po prostu tych instrumentów, które może wywrzeć dzisiaj na funkcjonowanie. Wiadomo, że na pewno Putin liczył się z tym, tak. Wprowadzenie też sankcji, no to Putin zdawał sobie z tego sprawę, miał informacje, do czym to może się skończyć. Więc Putin doskonale ale wiedział, co praktycznie tutaj może się wydarzyć i było na to przygotowania, tak, przygotowany, mówi się też o tym, że ma spore zasoby finansowe, już nie mówię on jako osobiście, tak tylko po prostu Rosja, że ma praktycznie tam setki miliardów dolarów z, 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 zapasów, jeśli chodzi o Prowadzenie działań militarnych, zresztą też jest ciekawa sytuacja, że oni, jeśli chodzi o te działania militarne i Ukrainę, na początku wysłali najgorszy sprzęt wojskowy. Tam są filmiki takie, które są w internecie, jak na przykład tutaj żołnierze ukraińscy właśnie zdobyli, tak, czy to jest sprzęt wojskowy, pomijając na przykład helikoptery, czy jakiś tam niektóry sprzęt, tak, bo niektóry sprzęt jest nowoczesny, ale na przykład czołgi. Do żołnierze ukraińscy wzięli kamerę, pokazali w środku ten faktycznie czołgi byli zszokowani, jaki prymitywny ten czołg, tak, że po prostu w ogóle nie Pasażony w Nic, i tak dalej, czołg, który praktycznie powiem pójść na żeletki. To też była jedna z taktyk, praktycznie Putina, a więc na tą pierwszą falę rzucić. Ten najgorszy sprzęt, który i tak by poszedł na żyletki, bo liczyli się z tym, że właśnie będą spore straty, że będą praktycznie spore straty. No więc rzeczywiście te sankcje mogą zatrzymać Rosję tak ekonomicznie, bo bardzo mocno odetną praktycznie funkcjonowanie. Natomiast no też pamiętajmy, że Rosja jako po prostu społeczeństwo, oni są do tego przyzwyczajeni, tak, oni naprawdę są w stanie dużo znieść po to, żeby tylko Rosja była silna, mocna, potężna i to nie jest pierwsza sytuacja i ostatnia, tak, gdyby na przykład Putin powiedział, że teraz będzie gorsza sytuacja ekonomiczna w kraju przez to, że na przykład Zachód odciął ich po prostu od właśnie wymiany gospodarczej, ekonomicznej, no to oni są w stanie to przełknąć. Mało tego, nie wiadomo, bo tu na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony sankcje mogą storpedować działania Putina, z drugiej strony sankcje mogą spowodować, że po prostu on będzie bardziej ry rygorystyczny, bardziej po prostu będzie właśnie nie, tutaj my, my, radykalny w swoich decyzjach. Tak? On może powiedzieć w ten sposób: Aha, to wy mi nakładacie sankcje, to ja będę jeszcze gorszy. tak, To nie tylko Ukrainę będę chciał podbić, ale jeszcze Litwę, Łotwę, jeszcze Polskę będę chciał podbić. Więc na dwoje babka wróżyła, a z jednej strony te sankcje mogą zahamować jego zapędy, chociaż wiadomo, że zasoby sprzęt wojskowy, praktycznie ludność, żołnierzy i pieniądze ma jeszcze po prostu na wiele tygodni walki, a z drugiej strony może po prostu jeszcze bardziej go to rozsierdzić, tak, może spowodować, tak, no to my wam pokażemy jeszcze bardziej, tak, to jeszcze większą siłą po prostu zaatakujemy. No więc, no, miejmy nadzieję, że ten drugi scenariusz się nie zrealizuje, także Putin się faktycznie wycofa z tego. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, jeśli chodzi o Putina, bo on taką zrobił naradę, pokazówkę przed praktycznie kamerami, gdzie wezwał tam po prostu swoich podwładnych, tam, tak, szefa służby wywiadu i tak dalej, szefa dowódcy wojskowego i tak dalej. I muszę powiedzieć, że jestem w szoku, ponieważ no, on, on ich tak praktycznie odpytywał, tak jak taki nauczyciel, oni przychodzili na mównicę i, i, i tutaj mówili to, co on chciał usłyszeć. Natomiast muszę powiedzieć, że on nie miał tak dużo popleczników swoich, że tam były tylko dwie osoby, praktycznie jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy rzeczywiście e, mówili to, co chciał Putin usłyszeć, a niektórzy po prostu wcale nie byli tak do, do końca przekonani co do tego planu, który po prostu ma Putin. Więc on wcale nie ma aż tak dużo, po prostu tutaj w swoim najbliższym te, te ogronie takich zaufanych ludzi. To, to muszę powiedzieć, że byłem w szoku. No bo nikt nie może powiedzieć, tak, że przy kamerach i tak dalej, że go to sparaliżowało e, tych ludzi, którzy tam występowali, bo oni wszyscy praktycznie wysokie stanowiska, mieli wysokie po prostu funkcje. A jakby byli szokowani całą tą sytuacją, sytuacją, w której są praktycznie postawieni, pewną taką obawą, tak. Więc o swoje życie, o to, co się może wydarzyć. Natomiast rzeczywiście tutaj zobaczymy, jak te sankcje będą funkcjonować, czy one zahamują zapędy tutaj Putina. Tak, przede wszystkim no, krytyka też jest taka, jeśli chodzi o te sankcje, że one są zbyt późno wprowadzane. Tak na przykład, tutaj premier Morawiecki pojechał z przywódcą Litwy, czy premierem Litwy do właśnie kanclerza Scholza, do Niemiec. No i po, po tych rozmowach rzeczywiście zadeklarował, że trochę więcej tego sprzętu wojskowego wyśle, nie tylko tutaj po prostu te słynne hełmy, ale też inny sprzęt wojskowy. Natomiast no, pytanie jest też, no to zbyt wolne, zbyt opieszałe. Tam ludzie praktycznie giną, tak? To jest po prostu przerażające. To, co zawsze, zawsze po prostu krytykowałem, jeśli chodzi o Unię Europejską, że ona jest zbyt kostniała. Tak samo NATO są zbyt kostniałe, zbyt wolno reagują. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.